Co skłoniło Panią do wzięcia udziału w tym programie i poddaniu się hipnozie? Nie poddałam się hipnozie. Na mnie testowano skutki osób, które się poddały hipnozie. Czyli miałam jeszcze gorzej. A hipnozie bardzo chętnie się poddam, ponieważ po tym, co zobaczyłam, to już wiem, że to działa. Także jestem nawet umówiona z panem hipnotyzerem z programu prywatnie, bo mnie to za bardzo zainteresowało. A wierzyła pani w hipnozę przed wzięciem udziału w programie? Tak, dlatego że ja widziałam w paru programach i przeczytałam parę książek na ten temat. Na temat hipnozy, a właściwie to możliwości mózgu, co można zrobić z mózgiem, wykorzystując jego w większych procentach niż normalnie. Także to jest możliwe. Przy dużej wiedzy parapsychologicznej są pewne rzeczy możliwe w życiu. Jest to po prostu, to nie jest żadna bajka, to nie jest żaden Copperfield, to nie jest żadne unoszenie się powietrzu filiżanek latających. To jest normalna wiedza psychologiczna i oddziaływanie na sugerowanie.